24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radio 24 jest Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No i panie pośle, pytanie o te weekendowe, ale nawet dłuższe niż weekendowe tarcia w opozycji. Jest to coś, co na pewno niepokoi jakoś wyborców opozycji. Nie sądzę, żeby większość wyborców opozycji wierzyło w to marzenie Donalda Tuska, czyli to o wspólnej liście całej opozycji. Raczej mam wrażenie, że są realistami i wiedzą, że tych list będzie no co najmniej 2-3, może więcej. No, trudno jeszcze to dziś powiedzieć, bo jest zbyt wcześnie. Ale no, potraktowano to, co się w weekend stało, jako rozpoczęcie takiej wojny Szymon Hołownia kontra reszta opozycji. Czy ma pan też takie wrażenie, że coś złego dla opozycji stało się w ostatnich dniach, może tygodniach? Nie, ja bym, myślę, panie redaktorze, aż takich daleko idących wniosków nie wyciągał. Mamy do czynienia z naturalnym procesem kształtowania się pewnego zrębów tego, co będzie się działo w kampanii wyborczej. Nikt przecież nie mówił, że jesteśmy po stronie opozycyjnej, w gronie partii demokratycznych, jakimś monolitem. Wiele nas różni, ale też jest ważny cel, jaki przyświeca wszystkim. To jest przywrócenie normalności w Polsce po kolejnych wyborach w wielu aspektach życia społecznego, politycznego. I myślę, że ten cel w końcu zwycięży. To jest normalny proces dzisiaj kształtowania się tych bloków wyborczych. Pierwsze deklaracje padły faktycznie. Natomiast niezmiennie, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, tu akurat żadnych sensacji nie ma. Mówimy o tym, że opozycja w końcu, a więc pewnie gdzieś w okolicy marca, kwietnia, powinna zjednoczyć się w dwóch blokach, w naturalnych blokach ukształtowanych na bazie pewnych wartości, programu, spojrzenia na świat, a więc z jednej strony bloku lewicowo-liberalnego, z drugiej strony centrowego, umiarkowanego, w którym widzi się Polskie Stronnictwo Ludowe. To z naszej strony nic się nie dzieje. Nie marnujemy też, proszę zobaczyć, energii na jakieś wiece, manifestacje, tylko prezes Władysław Kosiniak-Kamysz kontynuuje serię spotkań Uczciwa Polska, podczas których prezentuje projekt obywatelski ustawy, w której chcemy dziedziczenia emerytury, w której chcemy programu własny kont dla młodych ludzi szukających mieszkania, w której chcemy preferencji dla osób pracujących na więcej niż jednym etacie, więcej niż w jednym miejscu. I na tym koncentrujemy naszą energię. Uważamy, że to są ważniejsze sprawy niż dzisiaj takie przepychanki, które i tak skończą się porozumieniami. No właśnie, ale pytanie, kiedy słyszy pan o takie słowa od Szymona Hołowni o politykach z opozycji, kabaret starszych sejmowych panów, to bierze pan to do siebie albo do kolegów z PSL-u, którzy już jednak długi staż mają sejmowy? I ja sobie przypominam, panie redaktorze, też publiczne wystąpienia Zbigniewa Ziobro, kiedy jeszcze Solidarna Polska nie przystąpiła do Zjednoczonej Prawicy. Wtedy przed 2015 rokiem też było wiele takich zaczepek, wiele uwag krytycznych, czasami takich opinii, również dosyć pewnie krzywdzących Jarosława Kaczyńskiego i jego środowisko polityczne, ale w końcu potem interes wyborczy, interes polityczny wygrał i w 2015 roku powstała na wybory parlamentarne Zjednoczona Prawica. Myślę, że tu jest w tej chwili podobny etap, który, tak jak powiedziałem, w końcu zakończy się racjonalnym kompromisem w to wierzę i powstaniem tych dwóch bloków, które naszym zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego dają największe szanse po prostu na zwycięstwo nad PiS-em. Panie pośle, też pytanie, bo akurat może to jest drobiazg, ale zwróciłem uwagę, że jest pan kolejnym politykiem PSL-u, który od kilku tygodni używa nieustannie tego zwrotu grono partii demokratycznych. To jest jakiś taki partyjny prikaz, żeby to podkreślać, o co chodzi, że te pozostałe partie, które są poza tym obozem, który ma tworzyć przyszły rząd, są niedemokratyczne? Jak to odczytywać? Ostatnie miesiące, panie redaktorze, pokazały, że polska scena polityczna dzieli się na
partie, którym bardzo bliskie są wartości demokracji, wartości podszyte tymi zasadami, no i partie, które mają do tego bardzo, bardzo taki luźny stosunek, gdzie interes polityczny i własny interes bierze górę nad właśnie tymi wartościami. I to nie jest absolutnie dementuje takie pogłoski, aby to był jakiś prykaz. To wynika po prostu z takiego podziału, który się na naszej stronie... Panie pośle, to ja dopytam, czy naprawdę obserwuje pan też tą polską politykę jakiś czas, nie tylko przez ostatnie, powiedzmy, 4 do 7, 8 lat. Nie pamięta pan w czasie rządów PSL-u, Platformy czy SLD takich rzeczy, które nie wskazywałyby na to, że interes partyjny brał górę nad państwowym? Bo to jak rozumiem, zarzuca pan rządzącym obecnie. Nie było, panie redaktorze, szanowni państwo, absolutnie takich działań, które by przeczyły zasadom demokracji i tego, co od kilkudziesięciu lat, bez względu na opcję, która wcześniej rządziła, by przeczyły. Nikt nie miał absolutnie zakusów do tego, żeby centralizować władzę publiczną, żeby odbierać samorządom kompetencje, żeby odbierać samorządom środki po to, żeby je potem postawić. Oj, miewał, może nie miał siły politycznej, żeby to robić, ale miewał akurat, jeżeli o to chodzi. Rozdawać, mówiąc, jak to się wspiera samorządy wobec organizacji publicznych, wobec niektórych mediów publicznych. Absolutnie nie było nigdy takich działań, jakie są dzisiaj. Już nie wspomnę o niezwykle kontrowersyjnych działaniach wobec instytucji w wymiarze sprawiedliwości. No, takich praktyk nie było. Dzisiaj niestety je obserwujemy. Obserwujemy również negatywne skutki, jakie to niesie, od chociażby problemów z pozyskaniem środków europejskich, które są Polsce należne, ale które ze względu na niedemokratyczne praktyki ostatniej władzy w ostatnich latach, władzy PiS-u, no powodują takie niepotrzebne problemy. Tam nie było akurat nawet z Brukseli chyba oskarżeń o niedemokratyczne praktyki, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Tam kłótnia dotyczy czego innego, jak pan dobrze wie, ale no to już zostawmy na boku. Panie pośle, pytanie też o rzecz ważną, ale trochę tak mi to w weekend zabrzmiało. Nie jest to co prawda pańska wypowiedź, ale wypowiedź kolegi z PSL-u, no ważnej postaci wieloletniego ministra Marka Sawickiego. Zaskoczył mnie dwoma rzeczami, bym powiedział. Najpierw jedną rzeczą, gdzie zaczął rozważać, czy te czołgi Leopard w ogóle przydadzą się Ukrainie, bo zaczął się dywagować w programie Bogdana Rymanowskiego chyba. Czy one nie są za ciężkie na ich błota? No, Ukraińcy twierdzą, że im się przydadzą. Eksperci wojskowi polscy twierdzą, że im się przydadzą. Amerykańscy eksperci twierdzą, że im się przydadzą. Marek Sawicki rozważa, że mogą im się nie przydać. O co chodzi? Nawiązując do bardzo znanego filmu, pan poseł Marek Sawicki poszedł o kilka mostów za daleko w swojej wypowiedzi. Zupełnie nie wiem, co miał na myśli. To jest odosobniony pogląd jego prywatny. Niech, jak będzie taka okazja, się z tego poglądu wytłumaczy. To nie jest absolutnie stanowisko, które jest stanowiskiem obowiązującym w Polskim Stronnictwie Ludowym, w Koalicji Polskiej. Uważamy, że Ukrainę trzeba dozbrajać. Jeśli eksperci wojskowi z Ukrainy dzisiaj twierdzą, że dla odparcia szykowanej na zimę ofensywy rosyjskiej niezbędne będzie kilkaset czołgów Leopard, tych najprostszych do wdrożenia tam na froncie, to trzeba w tą stronę zmierzać. Ale też nie może to być tak, jak czasami robią dzisiaj rządzący w Polsce, że nie pomyślą, nie uzgodnią, a coś opowiadają. My jednak zalecamy, żeby przemyśleć, uzgodnić w gronie sojuszników, a potem komunikować. Dzisiaj potrzeba presji dyplomatycznej na Niemcach, aby zupełnie te niemądre, nie mające uzasadnienia opory przełamać. Jest na to szansa, uważam, bo nawet koalicjanci kanclerza Scholza łamią się dzisiaj. No tak, to nie od dziś nawet nie powiedzmy, że nie łamią, bo na przykład Zieloni od samego początku, panie pośle, naciskają. Opozycja, jedno zdanie tylko, opozycja dotychczas niemiecka sprzyjająca Rosji też zaczyna mocno zmieniać kurs, więc uważam dzisiaj nie komunikaty na Twitterze czy w mediach społecznościowych, nie konferencje prasowe
i pomachiwania szabelką w stronę Niemiec, tylko ostra, twarda dyplomacja powinna mieć miejsce po to, aby ten opór niemiecki złamać i dać zielone światło do przekazania czołgów w stronie Ukrainy. Myśli pan, że to, co robił premier Morawiecki albo prezydent Andrzej Duda, to nie była właśnie ta ostra, twarda dyplomacja? Bo akurat no, różne tu są opinie na temat różnych działań, ale za to są chwaleni. Nie chcę negować, panie redaktorze, bo nie na tym uważam ta sytuacja polega, ale moim zdaniem za dużo było publicznych komunikatów, za dużo było roztrząsania w mediach tej sprawy. Bardziej uważam skuteczne są działania takiej niekoniecznie otwartej, niekoniecznie publicznej dyplomacji. To przynosi lepsze efekty, chociaż nie neguję kierunku, nie uważam, żeby to był zły kierunek, tylko tak jak powiedziałem, skuteczność to jest poufność, to jest dyskret. Panie pośle, na koniec chciałem zapytać, bo będą ważyły się ustawy, losy tak zwanej ustawy wiatrakowej czy ustawy odległościowej. Ma dojść do jej zmiany. Podobno jest już w tej decyzji wasza, jest już w tej kwestii wasza decyzja, w którą stronę pańskim zdaniem to pójdzie? No, racją stanu, panie redaktorze, szanowni państwo, jest dzisiaj pilne odblokowanie możliwości powstawania nowych farm wiatrowych. To jest tania energia, to jest czysta energia, to jest energia, która powinna w znacznie większym stopniu dzisiaj w tym miksie energetycznym polskim mieć udział. Natomiast jakieś przedziwne rzeczy się dzieją dzisiaj, patrząc na Zjednoczoną Prawicę, na rząd. Premier Morawiecki mówi, że mamy najbardziej restrykcyjną ustawę w tym zakresie, a sam ją wprowadzał, sam za nią głosował, więc jakieś przedziwne rzeczy się dzieją. Leży ona bez sensu w zamrażarce sejmowej już miesiącami. No, moje zdanie jest, panowie, czas się za to zabrać w stronę rządzących dzisiaj, bo jest po stronie opozycji, nawet jak jest problem i hamulcowym jest Zbigniew Ziobro, to tak jak ze środkami na Krajowy Plan Odbudowy z perturbacjami opozycja nie będzie przeszkadzać, ale trzeba się za to po prostu zabrać. To panie pośle, to chciałem też zapytać, bo mówi pan o tej bezemisyjnych i tych bezpiecznych źródłach energii. Czy ta zmiana poglądów PSL-u, która odnosi się do elektrowni atomowych, będzie trwała i możemy liczyć, że wy będziecie, także będąc w przyszłej jakiejś koalicji rządzącej, to popierali? Bo pamiętam, że w 2014 roku byliście radykalnym przeciwnikiem budowni elektrowni atomowych. Podkreślaliście, że no, to jest wasz postulat programowy i trzeba zrezygnować z odnawialnych źródeł energii, a tą całkowitą rezygnację i pieniądze, które z niej się zaoszczędzi, przeznaczyć na te alternatywne źródła. Czy możemy liczyć, że ta zmiana będzie trwała? Bo wtedy no, wpadliście w coś takiego, co wielu polityków niemieckich wpadło, za co naukowcy, co tu delikatnie mówiąc, bardzo ich karcą. Ja myślę, że pogląd co do energetyki jądrowej ewaluuje w wielu krajach. To nie tylko w Polsce i nie tylko w PSL-u, nie tylko w Niemczech, ale to jest coś, co myślę w zderzeniu z obecną sytuacją nie jest jakąś odosobnioną sytuacją. U nas faktycznie wobec tego, co się stało, ten pogląd uległ zmianie. Chociaż niezmiennie uważamy, że przede wszystkim filarem, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię w Polsce, powinny być odnawialne źródła energii. W powiązaniu z energią jądrową to jest przyszłość, to jest bezpieczeństwo, samowystarczalność energetyczna i tu uważam, że ten pogląd nie będzie absolutnie podlegał weryfikacji. To pytanie też, czy ma pan tu PSL-owi coś do zarzucenia za ten czas, kiedy byliście w koalicji, bo wtedy no, oprócz tych wiatraków lądowych, które zostały rzeczywiście puszczone, no jak wielu krytykowało, trochę tak samopas, co doprowadziło, jak pan pamięta, w tamtych czasach do wielu protestów społecznych, nie było to ustawowo jakoś tak zorganizowane, no to w tych pozostałych kwestiach dotyczących źródeł odnawialnych, łącznie z energetyką atomową, to przez te 8 lat rządów koalicji Platforma PSL nie ruszyliśmy za bardzo. No to prawda, że jeśli chodzi o energetykę jądrową,
niewiele się zmieniło, ale nie było to w orbicie wpływu wtedy Polskiego Stronnictwa Ludowego w koalicji. Za to odpowiadał nasz partner koalicyjny. Czyli wina Tuska w tej kwestii. Natomiast jeśli chodzi o energetykę odnawialną, odnawialne źródła energii, wiele rzeczy także jeśli chodzi o przyrządowanie prawne zostało przygotowane przez resort gospodarki, za który akurat wtedy odpowiadaliśmy przez te 8 lat, dzięki czemu możliwym było powstawanie farm fotowoltaicznych, energetyka prosumencka, to dzięki w dużej mierze ministrom gospodarki w tamtym czasie na tylu tysiącach polskich domów są panele fotowoltaiczne, wytwarza się prąd. No szkoda, że nasi następcy, obecna władza PiS nie zahamowało zupełnie to. Nie powstają żadne inwestycje, jeśli chodzi o sieci przesyłowe, które pozwalałyby tą energię w pełni odbierać od prosumentów. I to jest też nasze zobowiązanie na przyszłość, jeśli będziemy mieć wpływ w przyszłym rządzie na energetykę, że bardzo mocno będziemy stawiać na tworzenie warunków rozwoju właśnie odnawialnych źródeł energii, energetyki prosumenckiej, aby bez przeszkód można było wytwarzać tani prąd, korzystać z tego prądu, który się wytworzyło. Dzisiaj jest tym problem, wielu Polaków na to narzeka. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Miłego dnia.